Every child is afraid of the dark, the unknown, the nightmare. In Gatlin, Nebraska, that nightmare is in the core. No! Praise God! Praise the Lord! Stephen King. of the Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną Rafał Siciński, czyli Sik. Witam ciebie, cześć. Cześć Mando, dobry wieczór. Marku i dobry wieczór. Dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. No właśnie, bo jest z nami też Marek Wyszyński, czyli rychu. Ciebie również witam. Cześć. Cześć panowie, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. No i znów zebraliśmy się w takim samym gronie, by porozmawiać o e, ekranizacjach Stephena Kinga. Po kilku pojedynczych filmach stwierdziliśmy, że zabierzemy się za serię. Serię podcastów i serię filmów. E, co prawda, inicjatorem tego był e, SIG, Rafał. Ale ja tak sobie też myślałem, że nagrywamy z chłopakami do nekro te takie zbiorcze podcasty o długich tasiemcach horrorowych. To się fantastycznie robi, a mamy tutaj w kingowym materiale gigantyczny tasiemiec horrorowy, więc w sumie czemu nie zrobić, by tego samego. Co prawda ja kiedyś nagrałem taki podcast na samym początku istnienia Radia Ska, Maraton z Dzieci Kukurydzy. Nie odsłuchiwałem go sobie tego. Te, tego jeszcze raz nie mam zamiaru do tego wracać. Ja wracałem niedawno. I tam, no to w, wyrazy współczucia. I tam, ale pamiętam, że spłętowałem pamiętam, że spuentowałem ten podcast, że już nigdy więcej tego nie zrobię. Co prawda chodziło mi o maraton, bo ja to wtedy obejrzałem ciurkiem, hurtem mhm. i sobie tak relacjonowałem w dwóch zdaniach film po filmie. Tym razem nie robimy maratonu takiego, ale bardzo się cieszę, że w sumie do tego usiedliśmy. I teraz tak, zanim sobie tutaj przejdziemy do rozmowy, nie będziemy robić takich molochów jak na necro, czyli po cztery filmy. Stwierdziliśmy, że podzielimy sobie po dwa filmy, ale na początek nie idą części jeden i dwa, tylko ten pierwszy odcinek to są ekranizacje opowiadania Stephena Kinga ze zbioru Nocna Zmiana, czyli film Dzieci Kukurydzy z roku 1984, który zapoczątkował całą serię i film Dzieci Kukurydzy z roku 2009 oraz na koniec dwa zdania powiemy o amatorskiej ekranizacji tego filmu, czyli Disciples of the Crow, który jest w sumie pierwszą ekranizacją z 1983. Okej. Okay. To może od opowiadania dwa zdania. Czytaliśmy wszyscy opowiadanie? Tak. Tak, pewnie. Tak, tak. Ja sobie nawet odświeżyłem dzisiaj, Wam powiem. Już po tych filmach odświeżyłem, tak żeby na bieżąco wiedzieć na pewno, e, gdzie co było e, tak, tak, tak bardzo zaczerpnięte. Podobało Wam się to opowiadanie? Nie! A wiesz co? Mnie się podobał pomysł i klimat, bo taki, mam wrażenie, fajny, old schoolowy horror. Natomiast no, pisarsko po prostu to moim zdaniem jest totalna nędza. Strasznie się to czytało. No co wy mi tutaj gadacie na sam początek? Też to jest bardzo dobre opowiadanie. Co prawda e, krótkie i, i ja bym je trochę rozbudował i chyba wolałbym je przeczytać z punktu widzenia dzisiejszego Kinga, jego pisarstwa. E, no może nie dzisiejszego, ale tak trochę jednak dłuższe, trochę większe bym zrobił i trochę więcej bym tam dodał. Ale dla mnie jest spoko. Ja czytałem je wielokrotnie, wiele razy i w sumie je lubię i bardzo mi się podoba, że ono e, posłużyło za punkt wyjścia dla Horrorowego, który co prawda no, będzie ciężkim kawałkiem chleba do ugryzienia, ale ja je nadal lubię. I tak jak mówię, dzisiaj je przeczytałem jeszcze raz i nadal mi się podoba. Ja ci muszę się wytłumaczyć, ja je czytałem wiele lat temu raz. I na tamtym etapie, kiedy ja je czytałem, byłem rozczarowany tym, że to nie jest. Jeszcze wtedy nie, 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 nie byłem oczytany w Kingu. Nie, 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 rozróżni, nie wiedziałem, że te pierwsze jego opowiadania to były rzeczy, które wiesz, były w magazynach dla facetów i to były krótkie rzeczy, bardzo proste. I gdzieś tam, wiesz, mając ze sobą miasteczko Salem, Bastion, Zielonomile i, i takie, wiesz, wielkie powieści, dostałem zbiór z, z opowiadaniami różnymi. Niektóre tam bardzo lubię, no ale akurat dzieci, których znam z ekranizacji i. A wiesz co, nie przepadałem za tą ekranizacją nigdy. Opowiadanie mi nie podeszło, tak tłumacząc się. Nie pamiętam jakie ono jest yy, od strony językowej, tłumaczeniowej, literackiej, mam z nim tylko takie bardzo słabe reminiscencje tego moich odczuć do niego. O, tak to bym nazwał. No, rozumiem, rozumiem. No, nocna zmiana to był taki zbiór, nie? Takich krót, krótkich tekstów jak na Kinga, po 20 stron, mniej więcej opowiadanka szybkie. No, to też było z pisma dla panów w 1977 chyba w Penthouse było opublikowane pierwszy raz. Ja Wam powiem, że mi się kilka rzeczy w nim podoba, bo jak już przejdziemy do filmów i sobie to obgadamy, to ja nie przepadałem w filmach za pokazaniem potwora. Ja wiem, że to są lata 80. i raczej się wtedy subtelnych horrorów niewiele pewnie kręciło, czy też takich dających jakieś tam, nie wiem, możliwości interpretacji, tylko to raczej waliło się po oczach, ale no nie podobało mi się to, że filmy pokazują potwora. Raczej wolałem tak spojrzeć na to, wiesz, że nie wiadomo, czy te dzieci oszalały, czy nie. I opowiadanie w sumie nie pokazuje tego potwora. Co prawda, główny bohater Bert widzi coś, co nadchodzi, ale nie wiemy, co to nadchodzi i nie wiemy, czy to do końca mu się nie wydaje. No co prawda, rano widzimy jego zwłoki, więc coś jednak go musiało zabić, ale, ale mimo wszystko nie widzimy. No, w filmie to trzeba było pokazać. I, i, I to mi się zawsze mniej podobało, bo to spłyca te historie trochę. Znaczy wiem, że daje, daje szansę na kontynuację. Gdyby, ich, gdyby nie było tego potwora, to tak nie bardzo raczej to by było na, na, na temat na tyle części. Ale wiesz, to pokazuje, że te dzieci są tak trochę niewolnikami. Że to nie jest tak, że one gdzieś tam oszalały, wymyśliły jakiś kult, nie wiem, za bardzo się zatraciły w tym kulcie religijnym, tylko faktycznie jest jakiś potwór, któremu one służą, który nimi steruje i który nakazuje im robić to, co Robią. I, i, I to jest ta, ta rzecz, która mi się tak nie do końca w filmach e, podoba. Mhm. A, a mówię, a opowiadanie na tyle było proste, na tyle krótkie, że jeszcze gdzieś tam dawało możliwość tej drugiej interpretacji, powiedzmy. Mhm. No. To, to już nic nie dodacie. A, a druga rzecz, która w opowiadaniu się sprawdza, w filmie niekoniecznie, to ta kłótnia między e, bohaterami. Co prawda w pierwszym filmie tego nie ma, mhm. drugi bardzo mocno to eksploruje, ale ta, to, że oni się nienawidzą, nie znoszą, że to jest takie małżeństwo, które e, przez cały czas e, wyżyguje sobie wszystko. W krótkim opowiadaniu to jest OK. W długim filmie to już mi niekoniecznie pasuje, gdy ja śledzę e, losy bohaterów przez 90 minut, których trochę nie lubię i którzy są. Trochę nieprzyjemni i męczący. To jest jeszcze jedna rzecz, która mi to w opowiadaniu prawda. bardziej się podobała i w tej pierwszej ekranizacji, gdzie oni się po prostu nie kłócą, są normalnym małżeństwem i ja im mogę kibicować. A mnie się to akurat podobało. Znaczy fakt, że było tego może trochę za dużo, ale i w opowiadaniu i w tej ekranizacji z 2009 roku to było ok, chociaż no, lekko przesadzone, tak. Mogli, mogli trochę z tym. Z tym stanować, bo de facto tych kłód nie jest tym, co ich gdzieś tam wpakowuje w, 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 no, w, w to gówno, tak, w które wpadają. Tak. To jest jakby ten, jedna z tych przyczyn tak, do zawiązania tej akcji i do tego, co się dzieje w Gatlin. Nie? Znaczy to, nie jest, to nawet nie jest przesadzone moim zdaniem, bo. No, 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 tak jest w życiu, nie? Ludzie się, się biorą ślub, a potem się bardzo często nienawidzą i, i to bardzo często przybiera takie rozmiary. E, tylko, że ja po prostu bohaterom lubię kibicować, a, a, a oni mnie wkurzali. W filmie wybitnie mnie wkurzali, a teraz jak czytałem opowiadanie, trochę też. E, przy czym, no, nie wiem, czy coś w moim życiu się zmieniło, ale pamiętam, że jak byłem dzieciakiem, to e, ten mąż wydawał mi się. Z, Strasznym hamem, gdy tam jej ukradł te kluczyki i tak dalej. A, a teraz powiem Wam, że zarówno jak oglądałem film, jak i gdy czytałem książkę, to raczej byłem jednak team mąż niż team żona. I, I w filmie bardzo mnie żona denerwowała. Dobra, to przechodzimy do filmów. Pierwszy, Dzieci Kukurydzy, 1984 rok. Ale zanim jeszcze o tym filmie opowiem, to streszczę fabułę. Becky i Bart. Jadą sobie samochodem <noise> i zjeżdżają z głównej drogi w boczną drogę. Akcja dzieje się w Nebraska i jadą tymi bocznymi drogami przez niekończące się pola kukurydzy i nagle potrącają dzieciaka. Pierwszy film tłumaczy nam, co to jest za dzieciak, skąd on się tam wziął. Bohaterowie szybko orientują się, że ktoś poderżnął mu gardło, pakują ciało do bagażnika. I jadą do najbliższego miasteczka, żeby no, stawić się na policji i wytłumaczyć. Najbliższym miasteczkiem jest Gatlin, które okazuje się mm, opuszczonym, wyludnionym miejscem. I jak się szybko okazuje, w miasteczku grasują dzieci. Tytułowe dzieci kukurydzy, które stanowią sektę modlącą się, wyznającą tego, który chodzi poza łanami, czczą kukurydzę i jakiegoś bożka z kukurydzy. No i mają zasadę, że w wieku 19 lat idą w kukurydze giną. Dzieci płodzą kolejne dzieci, a gdy osiągają ten wiek, to giną. No i gdy w miasteczku pojawiają się dorośli, to zaczyna się polowanie na nich. I to jest w zasadzie całe streszczenie tej historii. Film jest y, niskobudżetowy. Nie wiem, czy sprawdzaliście gdzieś tam y, ile y, 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 jaki budżet był, ale ja oglądałem taki dokument na DVD Żniwa Horroru Dzieci kukurydzy. Tam reżyser wypowiadał się, że budżet wynosił około miliona 300. I powiedział, że część przypadła Kingowi, a na produkcję mieli niecałe 800 tysięcy dolarów. Okej, pewnie sobie gdzieś tam po szczegółach przelecimy, ale jak wam się podoba ten film? Wy oglądaliście go który raz w ogóle w życiu i czy jakoś zmieniało się w waszym życiu, w podejściu do tego filmu cokolwiek? Mogę zacząć? Tak, pewnie, bo ja nie będę tutaj miał dużo do powiedzenia. Więc co, ja Dzieci Kukurydzy obejrzałem któryś raz. To był film, który wypożyczałem najpierw e, z wypożyczalni, i myślę, że na etapie nasto, by, bycia nastolatkiem to bardzo mocno kojarzyłem. Znaczy, e, bardzo mocno mylił mi się ten film z filmem o strachu na wróble, chyba Night of the Scarecrow. I wypożyczyłem go kilka razy, myśląc, że to jest inny film. I nie, początkowo nie byłem jego fanem, później, gdy zorientowałem się, że tam gra. Linda Hamilton, już jako trochę starszy nastolatek, już z miłością do Terminatora, to, to jakoś, jakoś większą sympatią do niego zapałałem. Przez bardzo wiele lat do niego nie wracałem, i trzy miesiące temu sobie go powtórzyłem. i Powiem Wam, że mam do niego mimo wielu, wielu grzechów tego filmu, mam do niego jakieś w miarę ciepłe uczucia. Nie jestem fanem tej serii, ale ten akurat je, konkretny ma takie pe Pewnego rodzaju charakterystyka, pewna surowość, pewna, mm, tak jak do powiedziałeś, że to jest niskobudżetowy, tak właśnie, pewne takie, takie rzeczy, które kojarzą się z filmami niezależnymi, z pewnym, pewnego rodzaju arthouse'em i mimo pewnej właśnie nieporadności, to on, on jest taki całkiem w porządku. Ma coś, co go wyróżnia na tle wielu, wielu, wielu innych filmów. No to u mnie to wyglądało trochę inaczej, bo ja ten film widziałem, można powiedzieć, drugi raz, tak, ale to biorę w cudzysłów, bo ja go raz faktycznie gdzieś oglądałem i pamiętam to, tylko nie pamiętam, czy to był jakiś VHS przy okazji wizyty u kogoś, czy to było w telewizji. I nawet nie wiem, czy ten film leciał u nas w telewizji normalnie. Czy nie strzelam, że tak? Pewnie na jakimś Polsacie. leciał, leciał, leciały na pewno. Jestem na 100% pewien, że leciały te filmy. I na pewno mm -hmm. drugą część miałem, nagrywaną nawet. No więc mówię, ja go, ja go gdzieś widziałem, ale to mówię, bo dawno temu jakoś mi tam nie. jakoś go nie zapamiętałem szczególnie. No i teraz oglądałem go drugi raz, nie wiem, może tydzień temu. I ja, to, no oczywiście nie pamiętałem totalnie, że to był aż tak niskobudżetowy film. Ja się spodziewałem czegoś trochę innego. I może przez to, że ja się nie spodziewałem, że to będzie dobry film, absolutnie, ale, no mówię, miałem wrażenie, że to jednak było coś, coś lepiej, mówię, chodzi mi o samą tą wartość produkcyjną, coś lepiej zrobionego i no mnie on jakoś wybitnie nie podszedł w tym momencie. Może dlatego, że jeszcze mówię, porównując go z tą wersją z 2009, dlatego zaraz dojdziemy, no fanem nie zostałem. No, druga część Dzieci Kukurydzy to lecia z, ze 100 razy w telewizji. Pamiętam, jak Stephen King Pell już istniało to i my, my, my jeszcze kiedyś pisaliśmy takie newsy, co będzie w telewizji. To naprawdę mam wrażenie, że co miesiąc był news, że Dzieci Kukurydzy 2 mhm. będą gdzieś tam na jakimś kanale. Ale ja Wam powiem, że ja jedynkę akurat późno obejrzałem, bo dwójkę i trójkę, czyli zestaw na następny podcast to widziałem chyba dziesiątki razy bo to były jedyne dwie części które u mnie były w wypożyczalniach wideo także ja je katowałem niesamowicie przez długi czas dla mnie ta seria istniała pod tytułem dzieci z pola kukurydzianego bo tak to było tłumaczone na VHS-ach mhm. dopiero jak przeczytałem nocną zmianę i dopiero jak kupiłem DVD z tym pierwszym filmem a to już było wiesz co jak my się znaliśmy to były początki tak. forum, gdzieś tam ja kupiłem najpierw to pierwsze wydanie DVD, które jest tragiczne. Oba są tragiczne. Potem to drugie wydanie. Poprawiono, no to, to miała być puenta. To drugie, które też jest tragiczne. <grych> to niby gdzieś tam trochę poprawione, ale tam poprawa to polega na tym, że troszeczkę kolor jest po prostu ostrzejszy, a, a, a jest nadal tragiczne wydanie. Takie dwupłytowe z drugą częścią jeszcze. Ja obejrzałem teraz z tego wydania właśnie. Nie, nie, nie oglądałem sobie jakiejś ładnej wersji. Także jakiś tam klimacik czułem, no ale potem widziałem wielokrotnie. To nie jest film, który znam na pamięć, tak jak tamte dwa kolejne. Ale oglądałem dużo razy i powiem wam, że, że mnie się bardzo podobał ten film. Nie pamiętałem, że, żeby on mi się aż tak podobał, i teraz jak oglądałem, to miałem bardzo dobre wrażenia, i dla mnie to jest chyba najlepszy. Z, znaczy z tej dwójki, na pewno, ale też w wersję 2009, 2009 też będę miał dosyć dużo plusów. I, i tak, po pierwsze, podobają mi się bohaterowie. I to chyba wszyscy. I tu się pewnie nie zgodzicie ze mną, bo tak jak do głównej dwójki, czyli Linda Hamilton i jej mąż filmowy, no to spoko, to pewnie wszyscy byliśmy tam jakoś okej. Okay. Tak, Izaak i Malachaj, czyli dwaj główni członkowie tej sekty, oni są, no, nietypowi. Malachaj jest bardzo, bardzo przyrysowaną postacią, ale ja wam powiem, że dla mnie to są Dzieci kukurydzy, które robią wrażenie. W porównaniu z następną wersją, to jest po prostu dla mnie nieba a ziemia. Mm -hmm. I tu możecie się nie zgodzić w tym momencie. <laughs> no, ja, ja tego niestety tak, tak nie odbieram. Znaczy, Okej, okay, Linda Hamilton, oczywiście, tak? I, i, I myślę, że tutaj będziemy całkowicie zgodni. Wszyscy wypada bardzo fajnie. No, to, to był dobry rok dla niej w ogóle, nie? Ale, ale mówię, Linda moim zdaniem wypada super. Jej mąż już mi za bardzo nie podszedł. Nawet nie chodzi o aktorstwo, po prostu ta postać była tak napisana, że no, ciężko moim zdaniem było Kolesia polubić. E, a dzieci e, dzieci w ogóle są moim zdaniem absolutnie najsłabszym elementem obu filmów. Chociaż nie jest tak, że wszyscy są równie tragiczni, ale. Mnie ani Izak, ani Malachiarz jakoś. Znaczy, oni są fajni, śmieszni, tak? Ale to, to, i to może z tymi się kojarzą. To jest moim zdaniem jakiś taki element bardziej komediowy, szczerze mówiąc, w obu, w obu filmach. Totalnie. Zresztą, co jest w ogóle, moim zdaniem, w ogóle cholernie ciężkie? Zebrać sporą grupę utalentowanych dzieciaków. Mam wrażenie, że my to widzimy dopiero w ostatnich latach, jeśli idzie o Kinga może z wyłączeniem stand by me, i mówię, a wtedy jeszcze w niskobudżetowym filmie, no to, to było absolutnie niemożliwe. Nie? No, oczywiście, widać część uroku tego filmu, ale mówię, przez to, że ja chyba miałem jakieś przegięte oczekiwania, to, to gdzieś mnie to gryzło przez, przez cały seans. Jeszcze tak wracając do tego, co powiedziałeś, że tylko dwójkę i trójkę miałeś w, kase w wypożyczalni kaset wideo, i zacząłeś się nad tym zastanawiać, czy ja naprawdę widziałem jedynkę na VHS-ie. Czy ja właśnie jakoś nie miałem nagrywanego tego filmu z telewizji, bo jestem pewien, że dwójkę miałem na kasecie wideo. To był Imperial chyba, taki złoty pasek u dołu i wielki sierp. I tam było uh -huh. m, Dzieci z Polaków Krodzianego 2, Krwawy Plon, ten tytuł, o którym powiedziałeś. Więc jestem pewien, że dwójka była tak, jak ja pamiętam. Trójkę pamiętam z taką krwawą trójką była. E, natomiast nie jestem sobie w sumie w stanie przy, przypomnieć tej jedynki na e, VHS-ie. Musiałbym pogrzebać, czy ona w ogóle była. Natomiast mówię, trójkę. Te moje wspomnienia są takie, że wypuszczałem dzieci kukurydzy, pewnie szukając tego filmu o, o strachu na wróble. I przechodząc do aktorów. Peter Horton w roli męża był ok. Żadne, żadna wielka, wielka rola po prostu. No. Widać, młody, młody facet dopiero zaczynający swoją karierę zagrał jak potrafił. Nie musiał się też specjalnie wysilać. Natomiast uważam, że sam film ciągnie Linda Hamilton. Jest świetna i autentyczna. Bije z niej młodość, energia. Widać fajną chemię między tymi bohaterami. Więc tutaj oni naprawdę. Intrygują, ciągną ten film, i tak jak Mando wspomniał dobrze, że oni w, właśnie w tej wersji się nie kłócą, bo czujemy autentyczną sympatię do obojga. Co do dzieciaków, ja o ile byłem zdziwiony, że Izaak to jest dorosły facet, bo to jest po prostu człowiek, który. No, on miał 23 lata tam. Tak. To jest po prostu, on ma jakiś niedobry hormonu wzrostu, czy coś takiego. Tak, więc to jest, i on, on no, potrafił, potrafił zagrać, natomiast Malachiarz, no ja jestem na nie. To znaczy, on fajnie się wpisuje, wiesz, swoim wyglądem w jakąś e, taką odizolowaną nie wiem, amiszowską społeczność, czy, czy mormońską, nie, może mormońską nie, ale wiesz, że jakąś taką e, gdzieś tam, jak oglądasz te społeczności takie właśnie żyjące, mm, czy to Holendrów, czy to jakieś właśnie Amiszy, żyjących sobie gdzieś tam na, na, na prowincji w Stanach Zjednoczonych i, i nie mający prądu, budujący wszystko tak sta starą drogą, noszące te starodawne ubrania, to on fajnie się w to wpisuje, natomiast... E, nie jest jakoś. No to oprócz swojego wyglądu, nie, nie miał specjalnie dla mnie nic, nic poza tym do zaoferowania. Ja Wam powiem, że ja po prostu, jak widzę film o sekcie dzieci, która wymordowała swoich rodziców. To oczekuje takiego trochę szaleństwa, takiego Aha. przerysowania tych postaci. W tej wersji z 2009 tego nie ma. Tam. Izaak jest dla mnie koszmarny, koszmarny, on ma charyzmę po prostu danego torensa z wersji Garisa, a tutaj Izaak, reżyser mówił, że to był bardzo trudny wybór, że każdy dzieciak, który przychodził na casting, nie pasował. Że szukali kogoś, kto będzie miał coś dorosłego w twarzy, e, że będzie się sprawdzał jako kaznodzieja, że będzie trochę przerysowany. I gdy ten koleś wszedł na casting, to to od razu, wow, nie? I ja wiem, że to może bawić, nie? Bo, bo oni są mocno karykaturalnymi postaciami. Ale nie pamiętam, czy przy każdym sensie, ale przy tym dla mnie to super zadziałało. Izak naprawdę tutaj dla mnie jest, jest, jest mega. Malachiasz jest, no mówię, on jest on jest tak bardzo karykaturalny. On te minę robi z tą wyciągniętą szczęką, te, te jego krzyki, to jego marszczenie twarzy, no, no jest przegięte, ale w sumie, no mówię, no, Kogoś takiego widzę. W takim mieście, nie? Wśród takich dzieciaków. Ale ja Wam powiem, że nawet patrząc na nich jako na grupę, to ja tam widziałem, widziałem sektę. Mhm. Widziałem dzieciaki, które, nie wiem, oddają się temu, czego nie widziałem do końca w 2009 roku w tej wersji. Tam widziałem z kolei trochę statystów przebranych w stroje Amiszów. Chociaż to tam też nie jest źle pod tym kątem, ale tu jako grupa mi się bardziej podobali. Jak na nich patrzałem, to nie czułem jakiegoś, nie wiem, przekłamania, fałszu. Ja faktycznie. Jakoś tam wierzyłem, że te dzieciaki tutaj są i to robią, nie? patrząc na nich. No ale to widać kwestia osobista. No. Tak jak mówię, no to jest na tyle, na tyle przegięte, przerysowane, że jednemu podejdzie, drugiemu nie. Także ja to doskonale rozumiem. A jeszcze taka ciekawostka. Aktor, który grał Izaaka, mówił, że on występował w reklamówce Star Trek'a I, i widziałem zdjęcie. Grał wolkanina. I ponoć na plan przyszedł bezpośrednio po tych zdjęciach. I jak wszedł, to oni mu powiedzieli, ale świetna fryzura, zostaw tak. <śledzisz> Także y, wygląd I, Izaaka jest zaczerpnięty ze Star Treka. On jest wolkaninem tutaj. Warto chyba jeszcze wspomnieć, bo w ogóle nie powiedzieliśmy nic o reżyserze. Fritz Kirsch, który wyrysował ten film, no to był jego debiut, tak? George Goldsmith, który napisał scenariusz, to też był jego debiut, jeżeli chodzi o pełen metraż. Także tak... Y Obaj główni twórcy mm, zrobili film, no, powiedzmy, w niskim, w niskim budżecie i, i debiutowali. To no, no, tam kariery im się różnie potoczyły, ale musimy też oceniać dzieci kukurydzy jako film debiutanta debiutantów. Mhm. A jeszcze y, kilka kwestii fabularnych. Mhm. Y, po pierwsze, podoba mi się, że to jest trochę rozbudowane, czyli oni tutaj wchodzą w więcej miejsc. Y, przez to, że się nie kłócą. Jakoś to bardziej kupuje. Kłócenie było istotne, fabularnie, ale do krótkiej historii. I ten drugi film właśnie przedstawia tę krótką historię. Nie ma tej rozbudowy, że oni gdzieś tam wchodzą sobie tutaj do jakiegoś domu, tutaj spotykają jakieś dzieciaki, tutaj coś tam jest. Ta krótka historia, którą napisał King. Z jednej strony podoba mi się, że pokazane jest od strony dzieci, w sensie. To, to jest chyba jedyny film, który tłumaczy, dlaczego Malachias na początku zabija tego dzieciaka, który wpada pod koła mm, samochodu. Żaden inny już tego nie wytłumaczył. Po prostu dzieciak pojawił się na ulicy. Ale z drugiej strony, co się zarzuca temu filmowi, i tak naprawdę. Mm, no nie, wersja z 2009 chyba nie z tego, co pamiętam. Też tłumaczyła. Ale nie, w y chodzi mi, teraz mi chodzi o pierwszą scenę, czyli pokazanie wybicia rodziców. W 2009 tego chyba nie widzimy na początku. Nie, tego nie ma. I czy to wam nie przeszkadzało, bo na to się najbardziej narzeka, że film tak naprawdę zdradza całą historię miasteczka w pierwszej scenie, że nie ma tego, co jest w sumie w opowiadaniu, czyli przyjazdu do miasteczka, odkrywaniu co tu się do cholery dzieje i odkrywaniu powoli właśnie tego. Co tu się stało. To ten film nam to pokazuje już na samym początku. Co, no, moim zdaniem to jest kiepskie i ja, mam, ja się będę powtarzał. Mam zasadniczo dwa problemy z tym filmem. Jeden to są przede wszystkim moje oczekiwania, tak? I, i no, to jest jakby moja wina. A dwa, że no, horror się w, dużym, w dużej mierze opiera na jakimś tam suspensie, na jakimś tam, jakiejś tam niewiadomej, e, w moim mniemaniu. To, moim zdaniem, zostało totalnie zarażnięte w tej wersji z 1984, już nawet przez to, że mamy tą otwierającą scenę z tym wybiciem rodziców. I to jest dostajemy taką totalną ekspozycję, wszystko mamy podane na tacy, i moim zdaniem to jest to, co właśnie najbardziej nie gra i sprawia, że mi się to chyba ciężko oglądało. I w ogóle nie jak horror, tak? I to był chyba ten największy problem. Ja nie byłbym taki kategoryczny, jeżeli chodzi o to otwarcie. To bo mam tak sobie w głowie, że są filmy oczywiście, które są oparte na suspensie i, i y, główni bohaterowie prowadzą jakieś, no nie wiem, powiedzmy, dochodzenie, w cudzysłowie wykreśląc, y, właśnie badając miasteczko, co się stało. Y, tutaj widz już wie, ale dzięki temu mamy, no, takie wiesz, inaczej zbudowane napięcie. Bo widz oczekuje, że te dzieciaki gdzieś tam za zaatakują, oni się pojawiają w tym domu, są jakieś dzieci, więc już widz jest napięty, tak powinien być przynajmniej napięty, czuć, mm -hmm. czuć taką, wiesz, elektryzującą moc oddziaływania tych scen, gdzie są sami z dziećmi, bo możesz spodziewać tego ataku cały czas. Tutaj jest atak w tym domu i wtedy to mamy to taką, no nie wiem, kulminację tego napięcia, bo już wiemy, zaatakowali porwali bohaterkę, którą gra Linda Hamilton eee, zapomniałem jak się nazywa <grystanie> eee, no Becky. nie jestem taki kategoryczny to, to jest na pewno troszeczkę inne rozwiązanie, wiki, wiki. Mm. Hmm. wiki to jest trochę inne rozwiązanie jest do zaakceptowania no, na pewno mogłoby być ciekawsze gdyby, wiesz, gdyby tam było jakieś rzeczywiście śledztwo i widzisz jakiegoś wiesz, wiszącego na, na krzyżu z kukurydzy Kościółpa w branią policjanta, tak. Ale z drugiej strony, hmm, dosyć szybko też byśmy. Tak mi się wydaje, musieli przejść do, 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 do rzeczy, no, tak nie, nie dałoby się tego ukrywać przez cały film, to nie byłby twist finałowy po, po półtorej godziny, że nagle się okazuje, że to dzieci wszystkie wybiły. W pewnym momencie musielibyśmy mieć yy, pokazane. No. Nie mówię, żeby to ukrywać przez cały film, ale. Można to było zrobić trochę później, nie? Zresztą w wersji z 2009 to jest zrobione... No zrobiono, nie? W następnym filmie. Trochę później. To też nie jest twist na sam koniec filmu, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. A jeszcze mi powiedzcie, jak wam się efekty podobały na koniec, bo tu mamy kilka efektów, które właśnie już wyraźnie pokazują, że jest to coś nadprzyrodzonego. Mal ten, Izak na tym krzyżu z takim, no to jest, to jest słabe, ale to jest, do, znaczy nie, to jest słabe jak na lata 80. co go tak pokrywa, to, to, to takie jakieś mhm. coś tam, nie wiem, wiązki... rozświetlonego. Tak. Potem ten grzyb na, na niebie no i w zasadzie to jest wszystko co no jeszcze wybuch wybuch jest dosyć duży i z niego wychodzi ten duch jakby tego który chodzi poza łanami. bo ogólnie cały wygląd miasteczka to jest tak bez takich fajerwerków on jest fajnie zrobiony oni kręcili to w pustych lokacjach chociaż miasteczko było zamieszkane, mieszkańcy ym, no, opuszczali wtedy gdzieś tam, a, a wieczorem robili imprezę i gdzieś tam zapraszali ich na kolację, na żarcie i tak dalej yy, i to wygląda fajnie, te kościoły, to wszystko jest super, takie postarzałe, chociaż w tym filmie tylko chyba 3 lata mijają, jeśli yy -y. się nie mylę, po to, żeby zachować tych samych bohaterów z, dnie, z tej nocy, z tego dnia, yy, gdzie oni zarżnęli rodziców, to tutaj mija bardzo mało czasu, yy, więc to miasteczko nie, to nie jest naście lat, jak to w, w filmie drugim czy w opowiadaniu Kinga, no ale pod koniec już sobie gdzieś tam pozwolili na jakieś tam efekty specjalne, żeby właśnie pokazać tego nieszczęsnego potwora, chociaż tak naprawdę też jeszcze go nie pokazali. On się pokaże w trzeciej części. Z tego co pamiętam, to nie będzie przyjemne widowisko. No ale już tutaj widzimy różne, różne takie nadprzyrodzone rzeczy w końcówce. Ech. Wiesz co, do czego się spodziewać po filmie niskobudżetowym z 1984 roku? Ja nie mam jakichś tutaj, wiesz, wielkich mm, zastrzeżeń. No, widzisz co dostajesz, tak? Nie wiem, czego oczekuję, że będę tutaj. Te, te efekty nie ma przesuwającego się, one nie były jakieś specjalnie źle. Nie, nie. Ja nawet wiem, jak one były robione mniej więcej, więc, więc w sumie nawet tak z uśmiechem na ustach oglądałem te niektóre sceny. Chyba tylko ta z krzyżem mi się nie podobała, mhm. bo nie, nie lubię takiego efektu, takiej poświaty nachodzącej na postać, A potem jeszcze ten krzyż, jak wystrzelił w górę, to. to... Ola Boga. Ale ogólnie no mówię wiem, jak to było robione, więc to jest w sumie fajna rzecz. Ten potwór pod ziemią to była taczka ciągnięta mhm. przez ciągnik na linie. Oni wykopali rów i na szynach ją ciągnęli, był pokryty materiałem, przysypany lekko piachem. Reżyser mówił, że to był super potwór, który kosztował 100 dolarów. <laughs> Ujęcia z punktu widzenia potwora to był ciągnik, który miał przyczepioną kamerę i widły, które kładły kukurydze przed nim, tak jakby. Ale w sumie ciekawy jest ten grzyb, ten, ten kalafior na niebie, bo to jest chyba największy efekt, to to jest ponoć pożyczone ujęcie. Reżyser mówił, że miał znajomego operatora, który robił badania dla jakiejś firmy motocyklowej i wstrzykiwał tuż do płynu i filmował tą powstałą chmurę. No i reżyser mu powiedział, weź mi pożycz to, nie, ja to sobie wykorzystam. Obrócił, pokolorował i wyszła ta chmura. Także to było w ogóle za darmo ujęcie. Mhm. Także tutaj efekty kosztowały kilka Dolarów tak naprawdę w tym filmie. Nie? Więcej na farbę pewnie wydali, bo ponoć kręcili to już przed samymi żniwami, i ta kukurydza z każdym dniem schła, więc tutaj mamy takie ujęcia, że czasami jest zielona, mhm. czasami jest całkowicie sucha. Ponoć malowali tę kukurydzę na zielono sprejami, farbami, żeby w niektórych scenach żeby była zielona. Nie, no to, to naprawdę było spoko, no bo to taka czerwona, w, 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 nie wiem, to tak nazywałem wiązka, no to tak jest jakby pokolorowana klisza, bo to niby nie jest jakaś lawa, czy to tak dziwnie wygląda, nie? Także tak rzeczywiście, to tak, no nie wiem co to jest, co atakuje Izaaka, ale to tak wygląda yy, słabo, natomiast yy, tak jak powiedziałeś, ten kalafior, czy, czy ja się spodziewałem, że yy, to było robione... To były dwa ujęcia na, nałożone. Ja widziałem jak tworzyli efekty specjalne do godzili wybuchów. Nie? Że tam mieli wodę i wpuszczali właśnie atrament, który przypominał wybuch bomby atomowej, e, więc ja się spodziewałem, że to jest właśnie coś takiego. Dokładnie. Że to jest właśnie jakiś trik robiony z wodą i, i farbkami w wodzie. To wygląda fajnie. Natomiast no, ten ten grzyb, no, to tak. No, nie spodziewałbym się czegoś innego. To wygląda jak z programów edukacyjnych robionych w latach dziewięćdziesiątych przez telewizję Polską. No, no czuć, czuć tą, tą małość tego budżetu w tym wszystkim. Cześć, no chyba faktycznie no, to nie było złe, to nie było złe, no, nie chcę się nad tym filmem znęcać tak totalnie. Aczkolwiek ta maść, czy cokolwiek tam oplata za na krzyżu. No to, to wygląda koszmarnie, tak. I już bez względu na to, jaki ten budżet nie był, to wygląda po prostu fatalnie. Mhm. Jeszcze jeden aktor tutaj, jednego aktora, nie, o jednym nie wspomnieliśmy, a. Twórcy się cieszyli bardzo, że to taki znany aktor to jest R.J. Armstrong, który zagrał tego faceta z tego mechanika, z, gdzieś tam pomiędzy dwoma miasteczkami, który był tym dorosłym, który im tam trochę służył. To jest facet, który ma 184 filmy na IMDB podane: w Predatorze między innymi grał. Także to też takie. Jakieś większe nazwisko. Nie, nie, nie mam pojęcia na ile, bo ono od lat 50. tak naprawdę występuje. Twarz raczej charakterystyczna dosyć. To tylko tak tutaj wspomnę, że ktoś taki tutaj się pojawił. I myślę, że to by było chyba wszystko. Co ciekawe, ponoć scenę z Lindą i z dzieckiem pod kocem. To zrobili ją w konia i powiedzieli jej, że tam jest manekin. A e, tak naprawdę było dziecko, które na nią wyskoczyło. Gdy, gdy Linda ma koszmar, Linda Hamilton także ten strach tam jest jej prawdziwy. Chociaż takie anegdotki to się często mówi e, przy, przy wielu filmach że koś się tam zrobiło w konia, żeby krzyknął jak należy. A jeszcze, co ciekawe, jest taka scena w stodole, która jest cała czarna. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gdy główny tak. bohater wraz z tą dwójką dzieci, tych małych, dobrych, wchodzi na górę. Nic nie widać. Jest ciemno. Mhm. To ponoć był błąd. Ponoć operator był chory i był na planie, ale nie wchodził na górę i tylko podał jakieś ustawienia i spieprzyli to. I to wyszło czarne. Ale reżyser był zachwycony, bo w momencie, gdy otwierają te drzwi stodoły, to wpada światło i widzą te, to, to całe wielkie, jasne pole kukurydzy. I mówił, że jego, jego fantastyczne ujęcie, mówił, które powstało przez przypadek, bo, bo operator był chory. To z takich tylko ciekawostek filmowych. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że to był w ogóle parę razy problem z, z, trochę z operatorką czy z oświetleniem w tym, w tym filmie, bo jest taka scena, gdzie on Może się częściej też był chory. chowa przed malachiaszem i później tam mu bije go łomem w kolano, po czym wpada na, na, na słup, próbując przed nim uciec. Kuriozalna scena swoją drogą, ale tam też miałem takie wrażenie problemu, że tam po prostu cholera nic nie było widać. I to też, ale to też jest. Był taki... co, moim zdaniem też wina, jeżeli oglądałeś to z polskiego DVD z lektorem, to jest wina formatu i kolory, kolorów tego cholernych naszych wydań. Nie wiem, czy my się doczekaliśmy w końcu jakiegoś porządnego. Blu-ray ma piękną paletę kolorów, w panoramę, jest naprawdę. Obraz świetnej jakości cieszy oczy, urodę Lindy można podziwiać bez problemów i to jest moim zdaniem w tym momencie te, te nasze wersje DVD, o których na początku już sam mam do zapowiedział, one są do wyrzucenia, to są, to są rzeczy, które mają jakość gorszą niż w, w kaseta VHS. Na VHS-ach masz lepszą jakość. No, tam no, jest niestety. naprawdę coś spieprzonego, użyję takiego brzydkiego wulgaryzmu prawie, mm -hmm. ale tam jest coś spieprzonego, jeżeli chodzi o aspect ratio i o kolorystykę. Te filmy, ten film ma zupełnie inną paletę barw i to, że w ogóle kiedyś wydawano filmy w takiej jakości, to jest po prostu e, no jednak skandal. E, I powinno, powinni zwracać pieniądze, ludzie powinni odsyłać im tę płytę, i, bo no, no to nie powinno się tak wydać filmu. No. Ja jeszcze powiem o takich grzeszkach tego filmu. I to jest. E, Mando mówił na samym początku o tym, że on by to opowiadanie trochę rozbudował i tutaj. Grzeszki tego filmu są właśnie te, że pe w pewnych momentach ta rozbudowa jest takimi, takim flafem, takimi scenami bez jakiegoś specjalnej wartości, czy to dla oka, czy to dla fabuły. Półtorej godziny, godzina 33 musiała być oprócz napisami zapełniona jakąś treścią, i, i to momentami czuć. Ten film się trochę snuje. On traci napięcie, traci uwagę widza. I czuć właśnie taką nieporadność debiutancką, i no to ten pewnie też, jak powiedzieliśmy, wiele razy, niski budżet, mm -hmm. bo, e, bo to nie jest, no, no umówmy się, Fritz Kirsch to nie jest John Carpenter, że za takie pieniądze nakręciłby drugie Halloween. No niestety, no, no takie, takich talentów, takich gigantów jest niewielu. No niestety on nie przeszedł, nie zapisał się jakimiś wielkimi złotymi. Literami w Hall of Fame horrorowym. Ten film nie jest też. Specjalnie dobry, jeżeli postawimy go e, wśród pierwszych części w ogóle tych takich największych serii, czy byśmy wybrali piątek 13, czy właśnie Halloween, nawet cholera Crittersy z tego samego okresu są, są lepsze, bardziej angażujące. Natomiast, ma, tak jak Mando powiedział, klimat sekty, jakieś takiej niepewności, no, fajnych głównych bohaterów, chemię między nimi, jak wspomniałem, dosyć ciekawe. Ciekawą mitologię, trochę ta mitologia, te dzieci w tym miasteczku przykuwają uwagę widza. Jakieś takie, wiesz, skojarzenia nachodzą z Goldingiem i władcą much. Kurczę, że, wiesz, że te dzieciaki, wiesz, w jakimś e, odizolowanym miasteczku tworzą sobie społeczeństwo. To też jest jakieś takie, mimo że nieudane do końca, bo nie, nie mamy wglądu jakiegoś szerszego w to społeczeństwo. Dzieci to jednak. E, przyciąga też tą uwagę, jesteśmy, jesteśmy właśnie tym pomysłem samym zaciekawieni. Dlatego to są takie plusy, bo wcześniej wymieniałem minusy. Mhm. A, dzieci kukurydze. No, ja myślę, że to porównanie do Goldinga to już jest troszeczkę na wyrost, ale okej okay, rozumiem. Ale dlaczego, dlaczego, dlaczego? Ma, ma, słuchaj, Mando hmm, chyba kiedyś nawet nagrał podcast, albo to Skóra zrobił, King wielokrotnie, wielokrotnie do Goldinga odwoływał się. Czy są, może, może inaczej, ja uwielbiam Władcę Much, tak? To jest jedna jedna z, z lepszych książek, jakie, jakie czytałem, i może, może dlatego o tym chodzi że na wyrost. Po prostu no, nie, ten, nie ten poziom. Inspiracja jak najbardziej no, jest, jest, jest potwornie oczywista, ale mówię, no, to jednak nie to. No nie ta nie, nie, to tam, nie, nie ma ten startu. poziom, nie? Nie, nie ma startu absolutnie do, do władcy muchnie. Ja bym jednak nie szedł, wiesz, w to porównanie. Dla mnie bardziej mgła, by była takim porównaniem, co się dzieje z ludźmi po zamknięciu, jak szybko się zmieniają, jak szybko potrafią zdziczeć. A tutaj mamy bożka, który zmusił dzieci do zabicia dorosłych i. No a dzieci i, żyją i, ileś tam lat do same, im, tak? E, są izolowane tworzą. No wiem, wiem. Po, po, I tutaj są jakieś tarcia, masz spotu, takie tarcia między tymi dzieciakami. Prawda? A, no. no jednak y, malachiarz zabija. Y, w, w pierwszej scenie no, ten trup, który wpada pod samochód, no, to jest no, dzieło innego dziecka. No może nastolatka. Taki o. prosiaczek z dzieci kukurydzy, nie? Dobra. Podsumowując, bo niech sobie teraz Marek więcej pogada o drugim filmie, skoro mu się podoba, a ja go będę punktował najwyżej, ja się zgadzam z tym, co mówisz. Sik, to jest film dużo niższy niż wiele filmów zaczynających tasiemce horrorowe. To nie jest film tej klasy. No, ale też cała seria jest gorsza od wielu tasiemców, bo ona bardzo szybko spada na mordę i już się nie podnosi. O czym przekonamy się niedługo, jeśli dotrwamy. Mnie się podobało, ale rozumiem, że, 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 że to się może nie podobać. Druga ekranizacja z roku 2009 to jest film telewizyjny. Od sci-fi, od syfów. Przy czym my oglądaliśmy wersję pewnie z DVD czy też z Blu-ray'a, nie wiem czy to było wydane, która była wersją gdzieś tam rozszerzoną, niepociętą, w sensie brutalniejszą. Nie wiem na ile, bo ja widziałem. Pewnie kiedyś tę te wersję telewizyjną, premierowo, no ale to było 11-12 prawie lat temu, więc nawet szukałem gdzieś tam w necie jakiegoś porównania, ale nie mogłem znaleźć, poszedłem spać. Podejrzewam, że chodzi o te sceny łamania rąk i tak dalej, które tutaj są pokazane dość no, otwarcie. Widzimy to pewnie takie, takie pierdoły były wycięte w telewizji, no ale nie wiem. Współscenarzystą jest Stephen King, więc jest to bardzo wierna adaptacja, która tak naprawdę rozbudowuje tylko trochę postać głównego bohatera, o czym zaraz wspomnimy. Natomiast w rolach głównych widzimy i ja tutaj nie będę się silił na przeczytanie tego nazwiska, Candice McClure, gra Vicky. Mm -hmm. no, to jest aktorka, którą kojarzymy z Battlestar Galactica. Co prawda ja widziałem to 11 lat temu, i nie pamiętałem tej postaci. W trakcie filmu sobie przypomniałem, ale ona też grała Susnell w tej wersji Cary z 2002 roku, też telewizyjnej zresztą. Czyli taką dość istotną postać w tej ekranizacji grała. No i pewnie jeszcze jakieś inne filmy, ale z tych dwóch tytułów ją najbardziej kojarzę. Natomiast Berta gra. David Anders, którego ja kojarzę z Heroesów. Mm -hmm. On w drugim sezonie, w dru drugiej części drugiego sezonu, mm, czyli w Księdze Trzeciej, grał mm, tego. No, on tam był czarnym charakterem, Adamem, tego, tak, tak? tym, który leczył. Ta... No on był czarnym charakterem. To Adamem, był te, też takie złe. tak, chyba. No ale to była cały czas ta sama postać, tak jest, nie? Tak, tak, z, tak, tak, no. no tak, ale to był ten czarny charakter tego, tego sezonu. Czy jeden z czarnych charakterów tego sezonu. I to są chyba wszystkie nazwiska. To są chyba wszystkie nazwiska, które ja tu jestem w stanie wymienić. Donald P. Borchers, czy Borchers. Jest reżyserem. Taka ciekawostka: ten człowiek był producentem pierwszej części, czyli producent Dzieci Kukurydzy z 1984 roku, wyreżyserował Dzieci Kukurydzy z 2009. Ale to 25 lat później, to jak, jaki on musiał być dzieciakiem, jak, jak produkował te pierwsze yy, dzieci, nie? Co ciekawe, widzę, on jest też producentem tych najnowszych Dzieci Kukurydzy z 2020. No proszę bardzo, tego nie wiedziałem. Natomiast wiem, że też wyprodukował e, takie filmy jak Karzeł 2, e, Kobyta Demolka, e, Nieśmiertelny 2, Nowe Życie i Władca Zwierząt. Okej. Okay. Same, same wielkie filmy. Ale to jest ten nieśmiertelny 2. To ma trzy filmy na końcu. Tak, to jest ten nieśmiertelny. Ten najgorszy, okej. Okay. Ten, gdzie już całą mitologię od razu wrócili do kosza. Nieważne, mówmy o dzieciach kukurydzy. Tak jest. To jest, tak jak powiedziałem, wierna toczka w toczkę adaptacja Stephena Kinga. Co prawda widać, że też inspirowana trochę remake tym wcześniejszym filmem, bo w opowiadaniu Malachiasz pojawia się tak naprawdę w ostatniej scenie, gdy zostaje obniżony wiek wejścia w kukurydzę, a tutaj Malachiasz jest postacią. I jednak trochę wzorowano na tym pierwszym filmie. Co prawda nie robi tych min i nie, nie jest tak przerysowana, ale wizualnie jest to też rudy chłopak z długimi włosami. E, także, także widać jakąś tam e, drobną inspirację. Oglądaliście wcześniej ten film, czy dopiero teraz, pierwszy raz? Dopiero teraz. Ja pierwszy raz. Mhm. I jak wam się podobało? Teraz ty zaczniesz. Dobra. Żeby... Ja tutaj. Wyszło tak, że ja tu będę się zachwycał jakoś tym filmem. No nie, absolutnie tak nie jest. Podobał mi się bardziej niż wersja z 1984. Ja te filmy obejrzałem w zasadzie dzień po dniu tym razem. Więc naprawdę porównanie na świeżo. Ja trochę jestem jak King w tym wypadku. Podoba mi się po prostu to, że to jest można powiedzieć wierniejsza ekranizacja. Jednak dużo bardziej oddająca to, jak to miało miejsce w opowiadaniu podoba mi się no podoba mi się samo miasteczko postaci, tak? Czyli to mówię o dwójce głównych bohaterów. Mimo tego, że faktycznie tam się cały czas kurde drom tak I, i jakoś jakoś kłócą ze sobą, to, to dla mnie to też grało. Może przez to też wynika z tego, że mam sympatię do obojga aktorów przez ich jakieś tam telewizyjne dokonania. Także generalnie uważam, że ten film był niezły. Ta brutalność. Okej, okay, tego nie było jakoś mocno w opowiadaniu. W ogóle tego nie było w wersji z 1984. Tutaj była moim zdaniem totalnie niepotrzebna, ale, ale to mi siadło. Też uważam, że było całkiem nieźle. Także. Na pewno oceniam ten film wyżej niż wersję z 1984. Wersja z 1984 to też kasa tak, znowu, bo tak, na przykład Malachiasz, aktor, aktor, który grał Malachiasza, mówił, że on miał zginąć na przykład zupełnie inaczej. Izaak miał go w ogóle jakoś podnieść, ciągnąć przez całe pole, nawet chyba były plany na zbudowanie jakiejś platformy, ta śmierć miała być widowiskowa, ale że oni kręcili w nocy, to było zimno, to był wrzesień, te dzieciaki tam były przemarznięte, to stwierdzili, że nie, nie ma sensu tego robić, skręciły mu kark po prostu, nie, i on skręca kark, nie, także tam, tam śmierci są często takimi rzeczami i też różne rzeczy wymuszone. Mhm. Um, a, te, a, te, a, a, a ty Syk, jak tam u ciebie? A, więc mnie się ten film wizualnie podobał, a na pewno fajnym motywem było trochę w ograniczenie tego ich błąkania się tych, tych głównych bohaterów po tym mieście i trochę skupienie się. Bardziej na tym polu kukurydzy, i sam zamysł tego, że. Bo mamy tutaj lata 70.: Bert jest weteranem wojny w Wietnamie, e, jadą chyba się rozwieść. E, jego żona Vicky jest w tym samochodzie, wychodzi na straszną jędzę, jest po prostu irytująca. I z całą sympatią, jaką e, miałem do Candice McClure, to po prostu straciłem w, właśnie w 5 pierwszych minut. No ja niestety też. Bo naprawdę strasznie nieprzyjemna osoba. Jaka ładna, taka okropna, że tak powiem. Jestem w stanie zrozumieć, że no, no, no Bert ma, ma jakieś tam problemy, ale ona jest tutaj trochę czarnym charakterem na początku i nie ma sympatii widza. Bardzo mi się podobał Malachiasz, jest o wiele lepszy. Daniel Newman był bardziej, nie wiem, był bardziej stonowany, ale też y, bardziej niepokojący był taki z, w, taki trochę metal, ale, ale gdzieś tam jednocześnie bardzo w tym wszystkim oddany Izaakowi i Izaak jest gorszy, tak jak wspomniałeś. No i Izaaku to myślę, że możemy sobie w ogóle pogadać chwilę osobno. Tak, 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 osobno, ale y, przechodząc do sceny, która początkowała uważałem za plus, mm, że B Bart będąc w kukurydzy, myśli, czy ma te reminiscencje z Wietnamu. To niestety pociągnięto to za długo. Mnie się to nie podobało. To jest, po, po prostu się to bardzo to, nie podobało. To było za długie. To ta, Samo ta dodanie Wietnamu było tak Ciągła, no, i ciągła, ciągła. No, że w ogóle ta gonitwa w kukurydzy jest tak długa, że masakra. Ona jest strasznie długa, ta gonitwa w kukurydzy. Uh -huh. Samo dodanie Wietnamu, bo tego nie było w opowiadaniu, nie, jest fajne. Jest bo fajne. to buduje tę postać. On odsłużył chyba z tego co pamiętam trzy tury, także to jest już taki Frank Castle, nie? Mhm. więc to też wyjaśnia, jak on tam, że, że on z tymi dzieciakami może walczyć, uciekać przed nimi, że czuje się w tej kukurydzy w sumie trochę jak w domu. Ale potem, jak dodali te jego wizje, że się tam strzelają, to dla mnie to rozbiło napięcie. Tak, tak, to było niepotrzebne. To nie pasowało do tego. Ale chorobu. no właśnie. I to, jak on wszedł w tą kukurydzę na początku, jak y, odczytał krew, jak wiesz, gdzieś tam usłyszał, że ktoś się porusza, y, to było naprawdę bardzo fajne. I. To, to, to właśnie tak powiem, rozbudowało postać jeszcze tak uważam że mogło być bo tutaj mieliśmy uncut i unrated wersję rzeczywiście i oglądaliśmy nie tą telewizyjną tutaj mamy scenę seksu w kościele gdzie te starsze dzieciaki uprawiają seks mhm. a młode, y, młode im skandują a młode tak. na to patrzą Jezus. a młode na to patrzą przyglądają ale się nie, nie ma chyba scen razem nie to jest osobno kręcone wydaje mi się tam nie było Jasne, scen gdzie był widoczny no, to mogło nie polecieć akurat na sci-fi no no do tego chciałem to zaznaczyć, że to i to mi się nawet podoba, czy w sensie nie, nie, że tylko to jest bardzo creepy, niepokojąca scena, która jest naprawdę to jest niezła dzimny, scena, no oni gdzieś się tam muszą zwłaszcza ten, ten zacierz tych oglądających dzieciaków. To tak, jest ty, mój dzieci, metki, taki, totalnie, tak. To no, totalnie no, ale to, ale to jest właśnie. Po to też oglądasz horrory, żeby doświadczać różnych takich dziwnych wrażeń, e, niepokojów, ale też jakichś takich uczuć cring'owych. I tutaj jest, ta scena, jest jedną z ciekawszych, jeżeli chodzi o, o te trzy filmy, które oglądałem z tej, tej, tej którym się omawiamy. No właśnie, zaczęliśmy już mówić o Izaku, i, no i sama scena, która otwiera ten film. Raz, że ze świnią. A dwa, że. Sp... Ale tam to jeszcze nie jest Isaac, nie? bo tutaj też mija kilkanaście lat. Tak, tam więc jest, to jest tak jakiś inne. inny prorok. Ale. No właśnie, ale. Kurde, powiem Wam, że ta scena, ona mi. Ona mi, ona mi tak nie podeszła z tym chłopcem, w który w stroju Kowboja po prostu takiego kurde z jakiegoś, nie wiem, Luna no, Parku. No, też nie. Próbuję przekonać wszystkich innych na mówienie. Nie, to w ogóle to było coś, moim zdaniem, tak kuriozalnego i tak głupiego. Ja się na tym poplułem ze śmiechu, naprawdę. nie Jak wy tą scenę w ogóle? Ona zrobiła na Was jakiekolwiek wrażenie? Czy, czy tylko mnie się wydała tak totalnie głupia? Mm, nie, masz, masz 100% racji. Ja, ja e, miałem moment mhm. z że jednak, może jednak odpuszczę po tej scenie. Ale na szczęście ona jest dosyć krótka. No tak, ale, ale jest. No. Ale potem już mamy Izaka. Tego prawdziwego i dla mnie on jest koszmarny. On jest koszmarny, to jest jak dzieciak naprawdę z Garisa. Nie ma żadnej charyzmy dla mnie, jest po prostu y, dzieciakiem ubranym w ten kapelusz, w ten strój. Jak on mówi, jak on wygłasza kazania, y, to ja czułem się. Dziwnie, jak on stoi na tym dachu i wykonuje te gesty rękoma, e, pokazujące im, co mają robić. E, w ogóle te ich gesty są dziwaczne, to ich przeżegnanie. To ja się śmiałem na tym. To, to było straszne, jak oni biorą te pięć do czoła z, z nożem niczym w brocznej wieży. E, no ale Izak kompletnie mi nie podszedł. Malachiasz ok chociaż ja chyba wolę tego poprzedniego, ale malachiasz ok e, Izak nie. Chociaż, no to no ja rozumiem, to jest dzieciak, normalny dzieciak w nienormalnej sytuacji. Więc to może powinno być okej, okay. Ja wolałem tego, tego dziwnego, strasznego. No, tam, tam był dorosły, ja to wspomniałem, tutaj masz dzieciaka. No wiem, wiem. No. I ten dzieciak ma zero charyzmy. I widać przestraszonego dzieciaka. Totalnie on tego nie. Nie czuję. To mam do wspomnieć tą scenę, gdzie on im daje im te gesty z dachu, ale nie wiedziałem, czy on im dawał jakieś znaki, czy on nimi sterował. Ta scena była tak, tak jakoś moim zdaniem, źle zrobiona. Nikt na niego nie patrzył, więc komu on tymi rękoma w ogóle miałby cokolwiek pokazywać? To, to było durne. Później ta scena z rzuceniem nożem w, w Berta to w ogóle też była jakaś komedia. No. Nie, wszystko, co w tym filmie dotyczy Izaka, jest. Jest fatalne, tak? Absolutnie każda scena, w której on jest, jest absolutnie tragiczna. A Malachiasz też mi się chyba bardziej podobał w tej wersji, przez to, że on miał być takim, takim wykidajłem trochę nie wioskowym, ochroniarzem przybocznym Izaaka. No i po prostu ten aktor lepiej do tego pasuje przez, przez swoją budowę przez swoją mhm. aparycję. No, tamten był taki, no tamten też przez, przez tą swoją mimikę i tak dalej, był lekko komiczny, nie? Ten, ten moim zdaniem się trochę lepiej, mm. lepiej sprawdza tutaj. Scena rzucenia nożem też jest w opowiadaniu, tylko, no powiesz, to współscenarzysta Stephen King, więc wszystko, co jest w opowiadaniu, musiało się tu znaleźć. Tylko, że tam po prostu dzieciak wybiega na ulicę i rzuca w niego nożem, a nie dzieciak stojący na dachu domu po drugiej stronie ulicy rzuca nożykiem, nie? No tak, ale ten nóż jeszcze skręca gdzieś po drodze niemalże, nie? To mówię, no. Tak. No. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo oczywiście sobie wszedłem po, po filmie i trochę poczytałem na różnych forach i, i co, mnie, co mnie zaskoczyło, ja na to nie zwróciłem uwagi, ale później oglądając zdjęcia, rzeczywiście rzeczywiście tak jest, więc tutaj w, wśród tych dzieciaków było bardzo dużo takich naprawdę dużych. Chłopaków, yy, którzy, no, lekko można powiedzieć, że są po prostu otyli. To były grube dzieciaki po Oj, prostu. Wezwo, tam I to... Jest parę scen, gdzie widać, takie, jak oni biegną w, tej, w tym polu kukurydzy. Takie trzęsące się na wszystkie strony sadło. Parę scen takich, które autentycznie mam to cholernie widać, nie? Naprawdę. Co, to właśnie, to jest takie. Yy, oczywiście, nie, no fajnie, że, że po prostu dzieciaki zagrały. Natomiast. Yy, co, co, co to jest takie uderzające, że to, 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 to gdzieś to wybiło z klimatu, bo no chwila, no to są to są dzieciaki, które żyją 12 lat w izolacji i, i na, na tej konach kukurydzy i na świnkach, i, i no pewnie tam jest problem z jedzeniem, chociażby no powinien być przynajmniej, tak mi się nam się powinno wydawać. Natomiast no tutaj zrobili ewidentnie bardzo mocno przysadziste e, dzieciaki, które, które, na czym by takie, takie urosły, no chyba, że tam jest jakaś, no wiecie, to jest takie czepialstwo, ale lu, no, ja na to zwróciłem uwagę, ja co, co oglądać, rzeczywiście, no taką, tak, takie sporo sporo wyrośniętych dzieciaków jest takich, no które, które nie pasują gdzieś tam do tego obrazu dzieci z lat 70., żyjących w izolacji, e, nie wiem, czy mnie rozumiecie. Nie wiem, czy słuchacze zrozumieją to, co powiedziałem. ja rozumiem, co chcesz powiedzieć, i też. Że słaby casting, o, może w ten sposób. No to, tak, to, to, to zdecydowanie, to zdecydowanie, ale znowu to jest, mam wrażenie, ten problem, że znalezienie takiej masy dzieciaków, które potrafiłyby coś zagrać, chociaż tutaj powiedzmy, że tak naprawdę jakieś tam zdolności aktorskie musi przedstawiać może trójka z nich, ale no, mimo wszystko. Fakt, że no to, to słabo wypada. Dobra. To, co mi się jeszcze nie podobało. Tak jak powiedzieliście, miasteczko wygląda fajnie, ale kilka ujęć jest takich, moim zdaniem, zbyt albo dziwnych, albo łopatologicznych. Łopatologiczne mam na myśli. Mam wrażenie, że bardzo często było pokazywane, że oni gdzieś są, a potem kamera trochę dalej gdzieś z za budynku filmuje i my widzimy te dzieci kłócające. Tak, żebyśmy nie zapomnieli przypadkiem, że one tu są. Ja przynajmniej takie wrażenie odnosiłem na początku, że zbyt często nam je pokazują, że one gdzieś są. Samochód odjeżdża, to jakieś dzieci muszą wyjść z za budynku. Nie wiem, na mnie to jakoś nie robiło wrażenia horrorowego, ale może dlatego, że wiedziałem, o czym to jest. Może faktycznie, jak ktoś teraz tak sobie myślę, jak ktoś by nie wiedział, tu nie było tego wstępu to, to to gdzieś tam by było potrzebne żebyśmy żeby wiedzieli, że te dzieciaki w tym miasteczku są Natomiast bardzo nie podobały mi się, ale to są tylko dwie, dwie sceny. E, taki rwany montaż jest taka scena jak oni już odjeżdżają samochodem z tym ciałem i z jednej strony Pola kukurydzy wychodzi Izak, z drugiej Malachiasz spotykają się na środku drogi i tak dyskotykowo kamera tak czy 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 czy, czy, czy podjeżdża do mhm. nich. Drugi raz to jest przy światłach Drugi raz przy światłach nie patrzą, że światła się nie palą, i też takie szarpane zbliżenie. Kompletnie tego nie rozumiałem. A że to jest na początku filmu, to tak, tak trochę już mnie to wybiło na początku i tak się, Na szczęście tego dalej już nie ma. Więcej, więcej takich rzeczy nie ma, także to tylko e, taki drobiazg, jeśli chodzi o realizację. Taki nowoczesny zoom. O, no, takie. Mam fajny efekt w komóreczce. Ehm. Natomiast e, podobało mi się trochę. Pokazanie życia tych dzieci, tak jakby, bo my widzimy jakąś hierarchię. Chociaż tak jak mówicie, niby oni nie mają wiele do zagrania, ale widzimy, że są starsze dzieci, są młodsze dzieci, te młodsze dzieci się boją. Widzimy ten namiot pośrodku mm -hmm. pola, gdzie nie wiem kobiety mają swoją rolę, mężczyźni mają swoją rolę, mężczyźni wracają z polowania. Ja wiem, że to tam no, no, takie... No ale to są dzieci, sekty, a misze i te kobiety przygotowują im jedzenie. Gdzieś tam widzimy w jednej scenie w ogóle niemowlaka. To taka, kurczę, aż mnie, aż mnie trochę ciary przeszły. Wtedy i to właśnie, jak oni mieszkają, widzimy to. No, i właśnie tam jest też ten seks, nie? Także to też jest, kurde, świetne, nie? że oni w tym jednym namiocie się rozmnażają i że oni wszyscy żyją w tym jednym namiocie na kupie. To jest dosyć przerażające, bo tutaj w tym filmie jest powiedziane, czego trochę nie rozumiem, ale no jest, tak sobie wymyślili twórcy, że te dzieci się boją kukurydzy tak naprawdę. Mhm. One się boją w nią wejść za dnia. Bez Izaaka czy Malachiasza nie wejdą, a w nocy. Nikt nie chodzi po kukurydzy, i w nocy oni idą do tego namiotu i w nim żyją. W opowiadaniu to było zasugerowane, bo w pewnym momencie, gdy oni gonili Barta. To nagle te głosy zanikły i bardzo sam sobie pomyślał, nie no pewnie dzieciaki boją się w nocy w kukurydzy siedzieć, no tu jest nam to pokazane dokładnie, jest powiedziane. Także w sumie to mi się podobało to, to pokazanie. Bo poprzedni film nie pokazywał, gdzie oni mieszkają. Co prawda tam nie bali się kukurydzy, w niej cały czas przebywali, co jest zrozumiałe raczej, bo ten strach przed kukurydzą jest trochę dziwny, szczególnie że mają w niej namiot, czyli e, oni nie wiem wychodzą tylko z, z prorokiem najwyraźniej, nie, nie, nie wypuszczają się nigdzie. Natomiast rozbawiła mnie piosenka śpiewana przed kukurydzą. No naprawdę, tak poczułem się żenujący i się śmiałem na tej scenie. Fakt, fakt, tam była, była ta scena. No głupia, głupia, głupia strasznie. Ale to co, to też pewnie pomysł Kinga, nie? No nie wiem. I jeszcze nie podobało mi się, że jest pokazane, jak oni spawają te krzyże. Bo to są dzieciaki, które żyją według jakichś zasad. Raczej chyba, tam wiesz, żadna muzyka nie jest dozwolona i tak dalej. A tutaj sobie z pawarką jadą i, i te krzyże. Mhm. Wydaje mi się, że to powinny być, nie wiem, z, urąbane kije powiązane jakimiś linami przez nich wytworzonymi i tak dalej. To prawda. To prawda, trochę brak konsekwencji, ale wiesz, ta seria jest yy, generalnie. A tutaj jeszcze jest jedna rzecz, która się podoba. I yy, teraz, właśnie do niej przejdę. Ale ta seria trochę brakuje jej logiki, bo no, oni się zastanawiają, będąc w tym miasteczku. Jak to jest możliwe, że, że tutaj się nikt nie pojawił? Że nie przyjechała policja, no, e, no, e, no. Ale, elektrownia, tak? I tutaj jest ta wymiana zdań, gdzie sugeruje Izak że. To właśnie ten, który chodzi między rzędami. Tak, jakby on, on tak jakby chroni jakoś przed tym, taką... to jest powiedziane. Tak, tak, że tak, rzeczywiście, tak. No bo taka jest prawda, że no nie, umówmy się, że obojętnie. Mm, bo jakaby to ta wioska nie była odizolowana, to e, prędzej czy później ktoś tam trafia, czy to by będzie przedstawiciel władzy federalnej zebrać podatek, czy to będzie e, poczta właśnie, czy będzie jakiś krewny. E, słucham makiego podcastu Lore i tam jest dosyć często o, o historiach jakichś takich opuszczonych posterunków e, drwali, czy. Jakichś takich e, latarni morskich, i tam się zawsze ktoś zjawia, kto, kto, kto stwierdza, że ktoś zniknął. Tam, to, 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 to takich w Ameryce m, odizolowanych e, miejscowości, który, których, w których ludzie zniknęli, było w historii pewnie bardzo dużo, bardzo wiele. Natomiast no, nie, nie było takiej, która by się gdzieś tam uchowała i gdzie dzieci mogły przez naście lat sobie funkcjonować. A tutaj, właśnie w tym filmie z 2009 roku. Jest to powiedziane, że ta siła gdzieś tam wycięła ze świadomości, a może z mapy Gatlin. Co prawda, no, nadal są gdzieś rodziny, nie? Ale no, ale dobra, rozumiem to i to jest fajne w sumie. I tu jest jeszcze powiedziane, że. To następne miasteczko jest gdzieś tam bardzo daleko, że on musiałby chyba 70 mil czy coś jechać mhm. do kolejnej miejscowości. Natomiast w tym pierwszym filmie mamy to miasteczko Heming Hemingford, mhm. które jest chyba 19 czy 20 kilometrów dalej, bo oni się zastanawiają, do którego jechać no tak, na ale początku próbują jechać Czyli to jest bardzo blisko. W końcu zapętlają się i wracają do, do Gatlin, nie. To też tam no, jest powiedziane. No że... ale to oni, no a ludzie, ale ludzie z Hemingfordy jednak powinni czasami odwiedzać pewnie swoich znajomych z Gatlin czy rodzinę, bo podejrzewam, że mają rodzinę. Zresztą w druga część, akcja drugiej części będzie się rozgrywać właśnie w Hemingford, gdzie dzieci, które przeżyły pierwszą, zostaną tam przeniesione właśnie do tych mieszkańców e, tego miasteczka. Także w sumie no, to, to jest zrobione lepiej w tej e, drugiej ekranizacji. Zgadzam się. Natomiast e, Podobają mi się, jak już wspomniałem o tych krzyżach, że ich wyrób niekoniecznie, to to jak one wyglądają, jest super. Nie pamiętałem, że to tak wygląda. I jak Bart ląduje na tej polanie już o zmroku prawie że, mhm. i widzi krzyż z pastorem chyba, z y, policjantem, to Blumen mnie strasznie wkurzało w tym filmie. Y, 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 w sumie y, nie wiem, no, może dlatego też, że wiedziałem o co chodzi. W pierwszym nam dość szybko pokazali tego policjanta i to powtarzanie Blumen, Blumen przez nich y, wiedziałem, było jasne, a tutaj o, te dzieciaki powtarzają tylko Blumen, one nic innego nie powtarzają po Izaaku. Gdy Izaak w jakimś zdaniu użyje Blumen, to oni muszą to dwa razy powtórzyć, ale w końcu się pojawił, w końcu się dowiedzieliśmy, kim jest ten niebieski człowiek, ale Wiki wygląda, kurde, super, bo, bo tamte to są już szkielety stare, ale Wiki z tymi, e, tymi nitkami, tymi pędami wystającymi mm -hmm, z oczu, mm -hmm. I, I ta wizja, gdzie, gdzie ona niby odżywa i zaczyna mówić do niego, super to wygląda. Bo to są takie krzyże, takie xy, zrobione chyba właśnie z maszyn rolniczych. oje dobrze, tak ona miała takie, mi się wydaje... Tak, one mają tam jakieś takie Aha, wypustki, no, no, no. kolce, nie? Coś takiego to... Tak, takie do obcinania właśnie, chyba do, do cięcia kukurydzy właśnie. To się fajnie wpisuje. Zresztą uważam, że takie... Y, znaczy, ciężko porównywać, bo to jest są lata 80., teraz mamy końcówkę 2000. Y, ale sama taka, taka, powiedzmy, w cudzysłowie określę, y, rękodzieło tych dzieciaków, to bar mnie bardziej do gustu przypada to z wersji telewizyjnej. Czyli te wszystkie takie bożki, jakieś tam y, kukurydziane krzyże i tak mhm. dalej, no o tym mówię. No, okej, okay. natomiast scena po napisach dla mnie kompletnie zbędna. Gdy już wcześniej Izaak ogłosił, że malachiarz musi wejść w pole kukurydzy, była ona dla mnie niepotrzebna, i mam wrażenie, że to jest też przykład tego, że King musi wszystko przenieść ze swojego opowiadania, bo tam też dziewczyna. Malachiasza myśli sobie o tym, że jest trochę zła i że chciałaby podpalić to pole kukurydzy może kiedyś, ale odgania te myśli i to jest dosłownie w tej scenie wszystko pokazane, gdzie ona sobie wyobraża, że stoi na płonącym mhm. polu kukurydzy, ale potem odgania tę myśl i koniec. Jest niepotrzebna dla mnie już samo to, że musisz iść, idziesz mhm. i tyle by mi stykło. To jest generalnie problem Kinga, nie? że dla niego ekranizacja, która jest wierna a niekoniecznie dobra, będzie pewnie lepsza od tej dobrej, nie? I to jest to jest taki jego wyznacznik trochę i e, będzie się zawsze upierał, żeby jak, naj, jak najwierniej, jak najdokładniej to tworzyć. Mówię, no tutaj. Znaczy, okej, okay, ta scena była, ona była fajna, niekoniecznie bym dawał po napisach. Ona powinna być gdzieś, e, gdzieś w trakcie, taki bez tych płonących łanów kukurydzy. Samo to wejście w kukurydzę i ten <laughs> strach tych ludzi, którzy tych dzieciaków, które to robią, tak, to, 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 to mogło fajnie zagrać, ale znowu z, za dużo, za, za mocno i, i tyle. No okej. Okay. A to tak podsumowując, bo rozumiem, ja jestem bardziej team, pierwsza wersja, wy chyba obaj bardziej druga wersja, tak? Niekoniecznie. Ja bym ja, ja bym jednak stawiał mimo tej całej nieporadności. To, to surowość jedynki i Lindy Hamilton i tych sympatycznych bohaterów wyżej, dlatego że mi się po prostu, mimo że to dłużący się film, to mi się to przyjemnie oglądało. Natomiast, wystawiając ocenę, prawdopodobnie wystawiłbym bardzo podobną, no tam pół punkta różnicy może między jedną a drugą. To, to nie ma. Mm, nie ma jakiegoś wyraźnego faworyta. Każda ma moim zdaniem coś, co sprawia, że jest lepsza od drugiej, ale jest jednocześnie też pod pewnymi względami gorsza. No ja bym wystawił pewnie za cztery kolby pierwszej części z pięć tej wersji z 2009 roku. <grym> No, ja mam w zasadzie bardzo podobne zdanie do Sika. Jakbym miał już wybierać, to wolałbym tę pierwszą część, jakbym miał jedną z nich wybrać, ale ta druga jest, jest niezłą ekranizacją, jest, jest niezłym filmem. Żad, żaden z tych filmów nie wybija się gdzieś tam wysoko. To są takie po prostu no, na 4-5 kolb, 6 może. I każdy w sumie za coś mi się podobał, ale. Ale mówię, ten drugi może jest dobrą ekranizacją, ale nie, nie, nie widziałbym pola do e, jakiegoś ciągnięcia tego dalej, a t, temu pierwszemu udało się gdzieś tam stworzyć ten tasiemiec, znaczy zapoczątkować go. Zabawna gra słów wyszła. Nie widzę pola. <laughs> Dobrze, to tak powiem wam tak naprawdę. No Powiedzcie jeszcze. Nie mrawo zaczęła się ta seria, mm, ale myślę, że przy kolejnych to tak już <grywamy> będziemy rwać włosy z głowy, co my robimy ze swoim życiem. O czym mamy powiedzieć jeszcze, drogi kolego? O tej. The Night of the Crow. O tej, tak, o tej krótkim, kró kró krótkim metrażu, którego ja nie oglądałem, a który wy mieliście okazję obejrzeć. Tak jest. Disciples of the Crow to jest film, y, to jest w ogóle pierwszy, albo jeden z pierwszych trzech: y, Dollar Babies. Jakie powstały, czyli tych filmów amatorskich, które King rozpoczął ten projekt, za dolara sprzedawał prawa do ekranizacji swojego tekstu i powstawały filmy amatorskie, jednak były to oficjalne ekranizacje. I te pierwsze trzy były dosyć długie, co prawda ten ma 18 minut, więc jest dość krótki, ale był jeszcze Bugi pół półgodzinny i Kobieta na sali Franka Drabonta też chyba półgodzinny. I one jako chyba jedyne miały też swoje oficjalne wydanie mhm. w Stanach. Na, na dwóch VHS-kach były wydane. To się nazywało Night Shift Collection. Ten akurat e, znajdował się na drugiej kasecie, i tam był dołączony jeszcze film, który już nie był ekranizacją Kinga. The Night Waiter, chyba tak. No, ja go oglądałem, wiesz, kiedyś, bo my robiliśmy z, ze skórą kiedyś ten jeden podcast o Dollar Babies. To w sumie jak go sobie teraz przesłuchałem i się z tego podcastu dowiedziałem, że ja go obejrzałem, bo nie pamiętam nic z niego. To jest dość wierna ekranizacja, ale też trochę się różni. Po pierwsze to nie jest Gatlin, tylko miasteczko Johnach. Nie jest w Nebrasce, tylko jest w Oklahomie. I nie ma tutaj Izaaka, tylko jest Billy. Zaczyna się w 1971 roku, gdzie Billy przewodzi właśnie sektom, zabijają rodziców, czyli też widzimy tę scenę na samym początku i przeskakujemy o 12 lat do roku 83, gdzie Billy jest już takim dorosłym, znaczy dorosłym, no w sensie takim jak malachiasz, gdzieś tam już w końcówce swojej kariery i tak naprawdę widzimy te pół opowiadania. Bez wbiegnięcia w kukurydze, Czyli Vicky yy, yy, i Bert przyjeżdżają do miasteczka Jonach. Odkrywają to, co odkrywali w filmie. Wchodzą, potrącają dzieciaka, wchodzą do jakiegoś baru, wchodzą do kościoła. Znaczy, Bert wchodzi do kościoła, Vicky zostaje, oni też się tutaj kłócą. Wiki zostaje napadnięta przez dzieciaki. Bert wybiega, udaje mu się je podpychać i tak naprawdę odjeżdżają samochodem i uciekają z miasteczka. Ale jest sugestia, że coś tam zostało przebite. Tak, chłodnica jest wbite w chłodnicę, za... no. i ten samochód się im psuje, jak jadą. Polu, Czyli za chwilę się zatrzyma i coś tam się będzie działo, ale na tym tak naprawdę się to kończy. I jak ci się podobało, Sig? Y jeszcze chciałem słowa jedno powiedzieć, bo trafiłem na okładkę DVD tego filmu. Y chyba holenderski albo niemiecki wydawca. TIP Trading uh, i to wydał jako a feature from Stephen King's Night Shift Collection i tytuł jest The Night of the Crow. Mhm, wiem, kojarzę chyba. No. Mm, to tak ten. Wiesz co, ten, ten, ten krótki metraż ma, ma naprawdę sporo fajnych momentów, jest e, pomysłowy, jest dosyć ciekawie. Powiedzmy w cudzysłowie kresie, sceny kaskaderskie, efekty specjalne są fajnie zrobione. Naprawdę nie, że to jest montowane, i ma taki naprawdę niepowtarzalny klimat kina lat 70., jakiegoś ad houseowego, kręconego wiesz, przez dzieci kwiaty, coś w tym rodzaju. Jest, jest bardzo, ale to naprawdę bardzo stylowy właśnie, żeby być utrzymany na no albo właśnie na takie filmy hipisowskie, albo na e, filmy pornograficzne kręcone w tamtym okresie. Mm, czyli takie naprawdę trochę takie pokręcone, tripowe rzeczy. I, i do, do, dobrze jest zbudowane napięcie. Są sceny odpowiednio krótkie, odpowiednio długie, tam gdzie trzeba coś pokazać, to się pokazuje, a jak nie, no to po prostu mamy, wiesz, ciało w bagażniku przez sek parę sekund przykryte kocem i zamknięty bagażnik. Nie musimy oglądać, jak e, Bert podnosi, okrywa, wynosi koc, okrywa ciało i tak dalej, i tak dalej. Mamy po prostu bardzo szybko pokazane, co się dzieje. I, i jest w porządku, to, ale oceniam to jako, naprawdę, jako film amatorski, który jest Kręcony pewnie przez studenta. Fajny krótki metraż, no ale to nie jest też, to nie jest też y, jakiś wybitny. Wyższy poziom niż tych ekranizacji, które mówiliśmy wcześniej. Nie, no to jest jak tak swobodnie spojrzymy, no to jest film pod wieloma względami jednak gorszy od tamtych dwóch. A teraz, jak mówiłeś o tym ciele, przypomniało mi się w wersji z 2009, jak on obraca tego chłopaczka, on zdążył już się tak trochę przykleić do tego gorącego asfaltu. Tak. Jakie to obrzydliwe było. No. To zapada w pamięć ta scena. No. Ja wam powiem, że ja zawsze chwaliłem te trzy, może nie te trzy, ale to na pewno chwaliłem i teraz jak zacząłem oglądać to The Night of the Crow, to na samym początku tak trochę, o kurde mówię, bo to, ten scen tu w zasadzie, on jest taki, taki dość, kurde, nie wiem jak to nazwać. Prosty, naturalistyczny. Te, te scenerie to są takie: tu jakieś kostki, jakieś kości rozsypane, to pole kukurydzy. No to wszystko jest takie naturalne. To widać, że to nie. W sensie naturalny, tak jak ty byś wziął kamerę, poszedł na pole i. Tak, szczególnie to wszystko sobie to że... jest pewnie kręcone, żadnych tam hmm. bogatych filtrów, kam, kamer nie ma i, i tak dalej. Jest... ani wiesz, jak, jakieś. Jak to się nazywa Ci, co dbają o wnętrze albo o plenery, żeby to trochę, trochę podbić. Tylko po prostu widać, że to se dzieciak siedzi na polu i tak dalej. Ale to spoko wygląda, ale yy, wiesz, bardzo szybko to się dzieje, to uderzenie w dzieciaka i, i, i po, po tym uderzeniu, jak on znajduje ten nóż, to ja się tak trochę za głowę złapałem, bo tam jest taka scena, jak on mówi: patrz co tutaj jest? I w ręku trzyma ten nóż, i ta kamera tak ty 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 ty, ty no to najgorsza, <laughs> mówi Jezus Maria. Ale potem jest okej, okay. potem jest okej, okay, bo ta, ta, ta cała scena przed kościołem to robi wrażenie, to jest fajne. I, i to jest krótki filmik i, i to jest całkiem spoko. Ekranizacja ostatecznie. Nie, nie, nie padam na kolana, ale no ja dawno też nie oglądałem Dollar Babies. Ja dawno nie oglądałem filmów amatorskich. Kiedyś oglądałem wszystko, co się gdzieś tam pojawiało, a zrobiłem sobie bardzo długą przerwę, ale ogólnie spoko. Spoko, spoko ekranizacja, tyle no mogę powiedzieć. Trzeba powiedzieć, że ten film to jest 83 rok film amatorski, robiony za psie pieniądze i, i psim sprzętem, no. Naprawdę tam nie ma, nie ma nic. Powiem, naj, najdroższą rzeczą zużytą to była taśma filmowa, bo to ten samochód, który tam jadą, to, to, to jest jakiś y -hmm. też Ford szmelcak. No dobrze. Dobrze. To jak tam się zapatrujecie, chłopacy, na dalsze podcasty z tej serii? No na pewno nie będzie łatwo, ale chyba damy radę, nie? Ja Wam powiem, że na dwójkę i trójkę ja bardzo czekam. To chętnie obejrzę od razu. Potem wiem, że no nie jest dobrze. Te późniejsze filmy ja obejrzałem już w erze DVX-ów, bo wcześniej nie miałem do nich dostępu i będzie ciężko. Ale dwójkę i trójkę chętnie, także na, na, na następny podcast pisze się szybko. Dobra, fajnie. Spoko. Ja dwójkę oglądałem chyba ostatni raz, 15 lat temu, także chętnie sobie powtórzę. No ja nie widziałem nic poza tą pierwszą częścią, także dla mnie to wszystko będą nowe doznania. Dobra, wyszedł nam podcast dłuższy niż, niż film. A to jest <grym> akurat to... typowe, nie? No, i też dużo filmów, to nie jeden. To ja Wam bardzo tutaj dziękuję za rozmowę. I słyszymy się niebawem. Nie wiem, czy w tym gronie usłyszymy się teraz znów z dziećmi kukurydzy, czy może zrobimy sobie przerwę na coś innego. Zobaczymy, jak to nam się tam potoczy. No, ale na pewno niebawem usłyszymy się tutaj w gronie na, 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 na strzech. My, my we trzech porozmawiamy sobie o filmach Stephena Kinga, jak to ostatnio mamy w zwyczaju. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dzięki, do usłyszenia i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć! Hej! From Stephen King, the author of Carrie, The Shining, The Dead Zone, and Christine An Adult Nightmare. Children of the Core.